Jezu, ta muzyka tak jakby cały czas leci. Ja nie wiem, dlaczego ona cały czas leci. No! No, please, no! Please, no! Dobra, tutaj niczego nie... Co to tutaj jest? Co to jest? Co to jest? 23... O nie, zła zakonnica nas goni! Uciekajmy, bo ona jest mega straszna! Juniorski, a ty się odchudzasz dalej, czy znowu chcesz być grubiutką bambaryłą? Pozdrawiam! No a teraz... Jakie nowe sekrety kryje nasza zakonnica? No, siemanko, uszanowanko! Z tej strony Tommy! And welcome back to Evilnun! Dokładnie, moi drodzy, tak! W końcu powrócimy do naszej kochanej zakonnicy! Ja wiem, że ta zakonnica już miała chyba jakieś 2 update'y, ja tego nie nagrywałem, no ale wybaczcie! Secret Neighbor! Troszeczkę się wkręciliśmy w temat, moi drodzy, ale już sobie powracamy też do jakichś normalniejszych, że tak powiem, serii solowych, tak? Dobrze, zakonnico, ja mam nadzieję, że ty się w ogóle za nami nie stęskniła, co? Tak też właśnie myślałem. Dobrze, moi drodzy, skupimy się dzisiaj na tej gierce. Spróbujemy ją sobie przejść, bo wiem, że tutaj są jakieś nowe sekrety. Znaczy w sumie nie sekrety, tylko jakieś nowe przedmioty, dzięki którym możemy się stąd wydostać. Ale dosyć tego tłumaczenia, tutaj lecimy z rozgrywką. Moi drodzy, znacie deala, tak? Jeżeli chcecie, abym dalej nagrywał Evilnun, dajcie znać koniecznie w komentarzach pisząc hashtag pingwin. Lecimy z filmem, bebe. Dobra, co tutaj się pozmieniało? Easy, normal, hard, ghost. Wow. The nun can't see you. Ads will be shown during the game. Ok, czyli tutaj mamy oczywiście jakieś reklamy śmieszne. Easy. The nun doesn't run. Zakonnica nie biega. The nun has bad hearing. Bardzo źle słyszy. The nun will start searching you later. Później się zacznie szukać. No i ogólnie na hardzie byśmy sobie zagrali, ale no nie wiem. Nie mam pojęcia, czy to nam się to da radę ogarnąć. Dobra, zobaczcie, że możemy sobie tutaj nawet krew ustawić. Oczywiście też swoje imię. Wow, juniorski się od razu ustawił. Tutorial nawet jest. Ale w sumie chyba tutaj tutoriala nie potrzebujemy. Chociaż no chcę zobaczyć, jak ten tutorial tutaj wygląda, bo to jest dla mnie w sumie nowość. Dobra, dzień pierwszy. Ja jestem ciekaw, czy tutaj będzie ten tutorial. A jest, rzeczywiście. I think I should look around before walking forward. Okej, dobra, czyli great. Touching on the right side on the screen, I look around. Okej, dobra. Czyli w sumie nie wiedziałem, że tutaj jest coś takiego, że... Jest taki tutorial, ale dosyć fajny. So easy, maybe I can need to crouch. Okej, dobra. Perfect by pressing the tab door. Okej, no dobra, otwieramy sobie tutaj. Już chcę to przejść w ogóle, no. Dobra, wydaje mi się, że już jesteśmy w sumie po tutorialu. Co my tutaj mamy? Od razu mamy tutaj kręka. Ja mam nadzieję, że tutaj nasza zakonnica nas nie usłyszała, bo ona jest dosyć taka creepy. I am juniorski and I am going to be good. Nazywam się juniorski i będę grzeczny. Dobra, zobaczymy, co tutaj się znajduje. Postaram się to przejść na jakoś na jakimś speedrunie. W ogóle mam nadzieję, że nam się to uda przejść. Tutaj niczego nie ma. Ja w sumie nie wiem, gdzie jest ta nasza zakonnica. Wydaje mi się, że jest tutaj, ale w sumie nie jestem pewien. Dobra, wchodzimy teraz tutaj i gdzie jest ta nasza zakonnica? O! Wow, tu jest nowy juniorski? Ej, juniorski, tu jest mój pokój! Jakim cudem tutaj jest mój pokój? Ej, ja się chcę dostać do tego pokoju. Czy ten pokój jest zawsze tak samo nazwany jak twoje imię? Bo... Nie wydaje mi się, żeby tu był jakiś easter egg związany ze mną. Dobra, tutaj mamy jakąś starą książkę. Oczywiście to jest wszystko po staremu i tak dalej. Ja cały czas mam takiego cykora, że za chwileczkę tutaj przyjdzie ta nasza zakonnica. Dobra, co tutaj mamy? Tutaj też jest... Wow! Możemy się tutaj okąpać? Naprawdę? I co tutaj jest? Tutaj jest w ogóle coś, ale to tutaj nie działa. Dobra. Tutaj też coś mamy, ale tutaj też nic nie działa. Toilet. Okej. Okay. It looks like it's stuck. Wygląda na to, że się zablokowało, więc najprawdopodobniej tam coś się może znajdować. Ale skupmy się w sumie teraz też na tym, żebyśmy w sumie w końcu tego kręka gdzieś tutaj zanieśli, bo ja w sumie też nie wiem, gdzie jest ta zakonnica. I tędy chyba też możemy przejść. Nie, it's blocked, ale strasznie mnie interesują te moje drzwi tutaj do...
do której się jakoś tam ewentualnie możemy dostać. I tu jest takie przejście, okidoki, czyli mamy teraz też w sumie dwie drogi ucieczki, jakby nas tutaj ta nasza zakonnica goniła. Wydaje mi się, że te drzwi może tylko i wyłącznie nasza zakonnica otworzyć, ale w sumie nie jestem pewien. Dobra, pobiegniemy sobie może teraz tutaj, zobaczyć. O, ona tam jest, ona tam jest, ona tam jest. Czy nas zauważy? Czy nas zauważy? Nie, nie zauważyła nas. Ona w ogóle idzie cały czas w stronę światła, nie? Dobra, bo ja jestem... Gdzie my tutaj? A, bo to jest tutaj, ja muszę wsadzić ten crank. Dobra, więc otworzymy sobie ten poster tutaj. Okej, dobra. Metallic blind i wrzucamy teraz tego cranka. Dobra, musimy jeszcze dwie rzeczy tutaj znaleźć, więc póki co ona tam jest. Ja sobie zobaczę, co tutaj jest. Heavy bug, tego oczywiście tutaj nie potrzebujemy. Co tu jest? To nie jest nic. Może tutaj coś będzie ciekawego. Nie, tutaj też oczywiście niczego nie ma, no bo po co miałoby to tutaj być, nie? W ogóle tutaj się strasznie pozmieniało. A, tutaj chyba też się możemy dalej ukryć. Dobra, więc w sumie nie wiedziałem, że to jest to same pomieszczenie, tylko że tutaj się tak jakby ten korytarz troszeczkę przedłużył. Fajnie, że oni tak tą gierkę aktualizują, ponieważ ta gierka też jest dosyć ciekawa i jakiegoś tam hype'a sobie zdobyła. Dobra, co tutaj mamy? Jakąś puszkę, ale tej puszki w sumie nie potrzebujemy. Tutaj też niczego nie ma. Wow! Wow, 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 ja się tutaj teraz przestraszyłem, ja się teraz tutaj bardzo Majka przestraszyłem, no! Nie! W ogóle muzyczka się troszeczkę zmieniła, nie jest teraz taka dziwna muzyka, taka wiecie, jak taka goniąca kogoś albo coś takiego, tylko jest taka troszeczkę, no inna jest, inna jest. Dobra, ja mam nadzieję, że w ogóle tutaj ta nasza zakonnica nie przyjdzie, chciałem już powiedzieć babka. Dobra, tutaj w tym lokerze niczego nie ma. Wydaje mi się, że ona tutaj za chwileczkę wejdzie, nie? Ale nie jestem w sumie pewien. Tu jest zamknięte. No i co, ona idzie czy nie? Ona idzie, ona mnie cały czas chyba goni. Ta muzyczka jest bardziej przerażająca, tylko fajna adnotacja do twórców tej gierki. Fajnie by było, jakby się ta muzyczka właśnie tej zakonnicy, która cię goni, zwiększała, a ta, która leci w tle, było coraz to ciszej, ponieważ ja teraz miałem dwie muzyki w głowie i to strasznie przeszkadzało. Dobra, tutaj mamy laleczkę, tylko ja nie wiem, gdzie jest ta nasza zakonnica. Ja już wiem, że już to mówię po raz piąty. Dobra, bierzemy tą naszą laleczkę, okej, dobra, i sprawdźmy w sumie, gdzie jest ta nasza zakonnica, bo wydaje mi się, że ona się znowu gdzieś zablokowała, dlatego... Czy ona mnie tu zauważy? Czy ona mnie tu zauważy? Mam nadzieję, że nie, nie. Bo jak ona mnie zauważy, to może być lipa. Dobra, zakonnica sobie już chyba w sumie poszła, bo ją słyszałem gdzieś tam właśnie po tamtej stronie. I wydaje mi się, że ona jest, no dosyć wolna jest na easy. Ale spróbujemy sobie zagrać na easy, bo jak ostatnio graliśmy na medium czy na hard, to niestety nic nam się tutaj ciekawego nie udało zrobić. A w końcu by trzeba przejść tą gierkę na nowej aktualizacji, co? Dobra, i teraz tak, ona gdzieś tutaj chyba jest. Ona gdzieś tutaj jest. Zakonnico! 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 Dobra, ona sobie tam znowu poszła. Tylko ta muzyka tak jakby cały czas leci, ja nie wiem dlaczego ona cały czas leci, no! No, please, no! Please, no! Dlaczego ona tak ryczy? Ona jest coraz to głośniejsza! Dobra, dropniemy sobie tutaj tą naszą laleczkę. Juu! Nie trafiłem, ale najważniejsze jest to, żeby ona tutaj tam po prostu leżała, a ja sobie pobiegnę teraz czym prędzej do góry. Ale dlaczego ona tak się drze? Przecież ona się tak wcześniej nie darła, chyba że ja sobie muszę sławki ściszyć, co? Dobra, zobaczymy, co tu jest szybko. Ona tutaj wchodzi teraz? Nie, ona tutaj nie przychodzi. Oh no! No! Zakonnico, no! Szybko ukryj się tutaj. No! Nie da się tu ukryć! Jaj! Ale mnie zauważyła! To jest za głośne, to jest mega głośne. Ta muzyka jest za głośna i ogólnie ona też za bardzo krzyczy. Ja też wszystko tak słyszałem potrójnie w sumie. Dobra, tutaj niczego nie... Co to tutaj jest? Co to jest? Co to jest? 23 godziny, 53 minuty? At the moment it doesn't do anything. Czy my musimy naprawdę poczekać aż 24 godziny, żeby coś się tutaj aktywowało? Tylko ja mam nadzieję, że nie musimy być 24 godziny w grze. Tylko że po prostu teraz odpaliśmy tą gierkę, nagrywam już w sumie te 7 minut i teraz za 23 godziny, czyli za 24 godziny, czyli następnego dnia o godzinie 19, coś się tutaj stanie. Ja sobie muszę ustawić jakieś przypomnienie, dajcie mi znać też w komentarzach jakby co. I sobie zobaczymy, co tam się ogarnie, bo może tutaj być coś w sumie ciekawego. Dobra, zobaczymy, co tutaj się znajduje. Tu jest teraz zamknięte. Okej. Nie, muszę wam powiedzieć, że ta zakonnica jest taką gierką, w którą ja po prostu nie lubię grać, bo ona nawet na easy jest po prostu easy squeezy, lemon squeezy, no! Dobra, ona teraz tutaj idzie, więc ja sobie tutaj czym prędzej ucieknę, bo ona jest w sumie jest taka chyba nawet o 14 tysięcy razy wolniejsza niżeli ja. Ale dobra, tutaj tu sobie możemy otworzyć, dobra. Ja sobie teraz wezmę tą laleczkę, która jest tutaj, rzucimy ją teraz tutaj czym prędzej. Okej, dobra, i pobiegniemy teraz czym prędzej do góry. Ja cały czas, no, rzuciłem teraz tutaj jeszcze obraz, nie? Ja cały czas w ogóle
ogóle czuję ją na ogonie, tak jakbym naprawdę coś na ogonie miał, mnie to tak strasznie irytuje, że to jest masakra, nie? Dobra, tutaj niczego nie ma, tutaj możemy spaść. Ja zobaczę, czy tutaj się przypadkiem coś nie znajduje, ale wydaje mi się w sumie, że nie. Więc dobra, no niestety musimy przejść takim śmiesznym korytarzem teraz tutaj. Mam nadzieję, że nie spadnę. Dobra, nie udało mi się spać. O! Szczur! Ja się go teraz tam bardzo przestraszyłem. I teraz tak, tutaj mamy drawer. Tutaj też mamy drawer. Dobra, i mamy small cable, który jest potrzebny, żeby zasilić sobie tutaj prąd. A tutaj, no niestety, nie czekać. Co to jest za odgłos? Co to był za odgłos? To był jakiś bardzo dziwny odgłos. Dobra, wychodzimy stąd, aktywujemy tutaj czym prędzej tą naszą, właśnie tą rzecz tutaj. Okej, dobra, electrical panel. I czy to już się otworzyło? Tak, to się już otworzyło. Więc ja teraz pobiegnę tutaj czym prędzej na dół, zobaczyć, czy ona się tutaj gdzieś... Nie znam. Ona chyba takie odgłosy oddaje, mi się wydaje. No. O nie, ona jest tam! No! Ja tutaj szybko otworzę switch. Dobra, Nintendo Switch, i uciekamy teraz to, no. O, na szczęście mogę sobie teraz tędy przejść tutaj. Dobra, i przejdziemy sobie tutaj tędy. I ona jest taka dziwna, ona jest tak głupia, że ona myśli, że ja teraz tam jestem, tak czy siak. I teraz tak, pójdziemy sobie tutaj, zobaczcie, co tutaj się znajduje. Tutaj gdzieś powinien być jakiś crowbar albo coś takiego, ale no niestety tego tutaj nie ma. Ta muzyka się stała bardziej taka przeraźliwa, muszę wam powiedzieć, i ona jest taka, no, masakra. Dobra, tu jest. Co to jest? A, to jest olej, dobra. I ja sobie może teraz wezmę ten olej. Ja nie wiem przypadkiem, czy ona wie, gdzie my jesteśmy, ale ja sobie tutaj już od razu to tutaj wszystko na oliwie, na spokojnie. O. Oh no, dobra, ja sobie tutaj dropnę to sobie tutaj, żeby to sobie po prostu tam leżało. Teraz tak, bo ona w sumie wie, gdzie my jesteśmy, więc ja sobie może pobiegnę teraz tutaj, tak naokoło. Ona tutaj za nami będzie szła i my sobie tym sposobem naoliwimy szybko tutaj ten metallic blinds. Dobra. You have used the oil gears, now the elevator should work. The elevator will go up in 20 seconds. Ale przecież ja jeszcze tam wszystkiego nie wsadziłem. Jeszcze tam muszę dynamit wsadzić. Oh no. Ja w ogóle też strasznie krzyczę, jak ja nagrywam, dlatego ja też tutaj bardzo mało słyszę, jak ja sobie tutaj gram. Ale dobra, otwieramy sobie teraz te drzwi tutaj, mając nadzieję, że tutaj coś ciekawego będzie. Mam nadzieję, że w ogóle tutaj będzie taki odtykacz do kibla, który w sumie będzie potrzebny, żeby coś tam z tego kibla wyciągnąć, nie? Co to tu jest? To też nie jest nic. Dobra, tutaj no w sumie zaglądam już tutaj wszędzie, ale niczego tutaj jeszcze nie znalazłem. Więc ja sobie wyjdę i pójdziemy teraz do damskiego kibla. Dobra, tu niczego nie ma, tu niczego nie ma. Tu też niczego nie ma, no co, a to co to jest? Water tap. Jakim cudem ona tu przyszła? O, sakra bleu. Ja coś tutaj odkręciłem. Ja, czy ja teraz odkręciłem wodę z tego kibelka? W ogóle już jest dzień trzeci. My gramy tutaj na easy, a ja już mam tutaj dzień trzeci, nie? Ja sobie teraz pobiegnę czym prędzej do tego kibla. Zobaczcie, co tutaj się znajduje. O, tutaj też jesteśmy. Dobra, bo ja zapomniałem tego pomieszczenia tu. I tutaj się możemy też ukryć, jakby co. Ale mamy teraz tą Biblię. Tylko, że ja bardzo chciałbym wejść tutaj, właśnie tu. I zobaczcie. Underwear. Majtki? Po co mi są majtki tutaj potrzebne? Wiecie co, ja sobie pierw założę tą Biblię tutaj, żebyśmy mogli sobie tutaj czym prędzej już ogarnąć dynamit. Gdzie ona jest? Czy ona chodzi gdzieś tutaj? Wydaje mi się, że ona gdzieś tutaj jest, ale w sumie nie jestem pewien. Więc dobra. Dobra, heavy book, Bible. I teraz to tutaj ustawiamy, dobra. Jakie to jest głośne! Jakie to jest głośne! Ona tutaj za chwileczkę na bank przyjdzie. Ale dobra, bierzemy sobie już ten dynamit. Tylko myśmy tutaj spieprzyli sprawę, ponieważ ja bardzo tutaj chciałem zrobić sobie tą laleczkę, tylko że myśmy tak jakby już tą laleczkę tam na dół spuścili. Ona tutaj chyba przyjechała, co? A nie, dobra, zobaczcie, jednak przyjechała do góry, bo nie mamy kompletnego, zobaczcie, explosive doll. Tutaj też w ogóle jest takie zdjęcie, żeby nam pokazać, co tutaj trzeba w ogóle zrobić, bo na początku w sumie nie wiedziałem, co w tej elewacji tutaj zrobić. Dobra, drawer, tutaj mamy locker code, dobra, weźmy sobie ten locker code i pobiegniemy sobie tam, ja wiem, że ja mu... A tutaj co jest? Drinks machine, you need a coin to use the machine. Jak ona drze tego pyska, nie? To nie jest normalne, naprawdę, nie? Ja też drę pysk, ale to przez nią, to w sumie przez nią, nie? Dobra, wchodzimy tutaj szybko, czym prędzej, otwieramy sobie ten locker code, dobra. I teraz tak, dobra, nożyczki, ja wiedziałem, że tutaj będą nożyczki. Ja wiem, że myśmy coś tam mieli ogarnąć, ja już w sumie zapomniałem, co mieliśmy ogarnąć, ale tutaj się cały czas pojawiają nowsze... Co to jest w ogóle? Piłka, ale tej piłki chyba tutaj nie potrzebujemy, chociaż możemy ją chyba dźwignąć. Ja sobie pobiegnę teraz tutaj do góry, żebyśmy sobie tutaj mogli te skrzydła ogarnąć. A, już wiem, co mieliśmy wziąć majtki. Mi się wydaje, że te majtki trzeba użyć na tym śmiesznym manekinie, ale czy to jest prawda? Wydaje mi się, że nie, ale możemy w sumie spróbować. Czekajcie, tu jest skeleton body, tu jest goat's head, właśnie tak też przypuszczam, że to tutaj będzie prędzej czy później. Dobra, i teraz tak, zamkniemy sobie tutaj drzwi, jakby ona tutaj chciała przyjść. Heavy book, tutaj powinien być koc. Dobra, jest koc, mamy koc i teraz tak, czekajcie, bo ja tutaj jeszcze muszę mu skrzydła założyć, tylko ja chcę tutaj coś innego spróbować, ja chcę spróbować coś takiego. Ona gdzieś tam jest.
Ja chcę spróbować coś takiego, że ja wezmę sobie te majtki tutaj. O, i spróbujemy założyć na tego szkieleta śmiesznego. Tak też w sumie powinno coś zadziałać, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale w sumie nie jestem pewien. Czekajcie, pobiegniemy sobie teraz tutaj, czym... O nie, tu jest laundry. Tu jest dalej zamknięte. Ja bardzo bym się chciał dostać do tego naszego pokoju juniorski. Wiecie, to spróbujemy sobie może później wysadzić te drzwi. Możliwe, że tutaj da się później jakoś dostać. Dobra, gdzie są te majtki, bo ja tutaj bardzo potrzebuję. Mam te majtki teraz tutaj, okej. Okay. I teraz tak, ja nie wiem w sumie, gdzie jest ta nasza zakonnica, ale wydaje mi się, że ona jest cały czas u góry, więc teraz musimy... No nie zauważyła nas! Nie, ona nie wie, że my tu jesteśmy chyba! Udało nam się w sumie ukryć, ale... Ta zakonnica jest masakra, nie? Ta zakonnica jest masakra, ona jest jeszcze gorsza niż Granny. Gdzie ona tam poszła? Hello neighbor i wszystko razem wzięte do kupy, nie? Dobra, pobiegniemy sobie teraz do góry, bo ja w sumie nie wiem, gdzie tu jest teraz wejście na górę, ale dokładnie tutaj. Ona teraz chwileczkę tutaj przyjdzie. I teraz tak, założymy sobie w sumie teraz tutaj tą... Te majtki temu szkieletowi. Mam nadzieję, że się w ogóle to da zrobić. I patrzcie, skeletem bo... Dlaczego on jest w majtkach? Dlaczego on jest w majtkach? Spróbujemy teraz założyć w ogóle ten koc tutaj. I ja jestem ciekaw, czy będą jeszcze potrzebne te skrzydła, ale chyba nie. This object cannot be placed here. Okej, dobra, czyli jeżeli mamy teraz tutaj założone te majtki, to my, moi drodzy, chodź tutaj, to my, moi drodzy, nie możemy... To my nie możemy założyć koca, więc teraz tak czy siak potrzebujemy te skrzydła. Ja teraz tutaj pobiegnę czym prędzej na dół, żebyśmy sobie te skrzydła teraz tutaj wzięli i założyli czym prędzej. Dobra, i teraz tak, mamy sobie tutaj te piękne skrzydła. Co tu jest w ogóle napisane? FG coś tam, czy to jest jakiś easter egg? Czy tutaj twórcy zaczęli też jakieś easter eggi prowadzać, czy coś takiego? Dobra, babcio zakonnico, gdzie jesteś? Pokaż się. Pokaż się, gdzie jesteś. Bo mi się wydaje chyba w sumie, że jesteś u góry, ale nie jestem w sumie pewien. Pomału, 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 pomału. No jest chyba tu. Nie, nie ma jej tutaj. Jezus Maria, nie! Ja nie mogę z tą naszą śmieszną zakonnicą. Dlaczego ona jest taka śmieszna? Dobra, chodź tutaj, dawaj, dawaj, dawaj. Idziesz teraz tutaj ze mną, bo ja muszę założyć skrzydła temu twojemu obstranemu ptakowi. Czy ja nie wiem w ogóle, co to jest, nie? Ej, dawaj! Muszę dropnąć chyba coś. Dawaj! Dawaj! No chodź tutaj! No chodź! Znowu tam chodzi. Wiem, gdzie ona jest. Dobra, poszła się tam modlić, okej, dobra. Dobra, dobra, i teraz nie możemy zabrać tego kluczyka, tylko potrzebujemy ten kod, który ona tutaj zostawiła. Message 3711, dobra. You are my only one, I'm my heart for you. 3711, więc teraz idziemy sobie otworzyć te drzwi, które znajdują się na dole. Tam będzie coś i później, nie wiem. Dobra, teraz mamy tutaj ten pokój. Patrzcie teraz to, nie? Dlaczego to jest tak niewidoczne? 3711, dobra. Teraz otwieramy sobie tutaj ładnie, pięknie. I potrzebujemy teraz ten safe key. Tylko żeby zdobyć ten safe key, ja potrzebuję teraz tutaj laleczkę, która pozwoli przewrócić tą naszą zakonnicę śmieszną. Dobra, tylko ja nie wiem w sumie, gdzie ona jest. Ona jest tak czy siak chyba u góry. Dobra, co teraz? Jak ja się jej boję, nie? Jak ja się jej boję? Dlaczego ja się jej tak boję? To nie jest normalne. Dobra, dawaj tutaj zakonnicę, ja się w ogóle, no nie wiem, no to nie jest babcia, no z babcią się tam można pobawić i ona jest taka śmieszna, ona tutaj drze tego pyska, jakby naprawdę mięsa nie jadła przez 2 miesiące. Dobra, spuścimy teraz na dół sobie tutaj tą naszą windę, okej, okay. Dobra, jedzie na dół i za 20 sekund powinniśmy dostać teraz tą laleczkę tutaj, zamkniemy teraz to tutaj. The elevator will go up in 20 seconds, więc ja sobie teraz tutaj poczekam, mając nadzieję, że nasza zakonnica tutaj nie przyjdzie, bo my musimy w ogóle gdzieś się wprowadzić w takie miejsce, że się schowamy w lokerze. Oj, właśnie teraz tutaj... jak ona mnie drażni, nie? I zobaczcie, idzie tutaj. I po co ona tu idzie, to ją nie wiem, nie? Po co ona tu idzie, to ją nie wiem. No dobra, przyjdź już tutaj, ja sobie wezmę tą laleczkę i spróbujemy jakoś tutaj rąbać. Zanim ona mnie urąbie tym młotem śmiesznym. W ogóle, jak to jest na easy takie ciężkie, to ja na medium tego nie przejdę, bo to jest... To się idzie strasznie pomylić, nie? Teraz tak, otwieramy, dobra, laleczka, explosive doll. Gdzie ona teraz tutaj jest? No gdzie ona poszła? Ona, dobra, ona teraz tam poszła, no tylko ja nie mogę jej teraz tutaj właśnie ogarnąć, bo... Hej! Ja się tutaj może schowam. Już! Już! Patrz, 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 patrz!
Zablokowałem ją, bo ona mnie tak jakby... Ona chciała mnie tutaj uderzyć, tylko że ona się patrzy na tą laleczkę. Czy ja też zginę? Nie, do Explosion has left ten... Ja myślałem, że ja też zginę, ale widzieliście, jak ona poleciała? Ja też zginę, nie? Ja to wala, nie? Dobra, ona tutaj ma ten kluczyk. Bierzemy sobie teraz tego safe-ki tutaj. Zlatujemy na dół i przychodzimy tą gierkę. Chociaż ten safe-ki, może... Safe-ki? No nie, no tego safe-ki ja nie możemy w sumie użyć do tych drzwi naszych z napisem juniorski. Bardziej master-ki, ale spróbujemy użyć tego safe-ki, żeby później nie było pod komentarzami. Juniorski, użyj safe-ki, może safe-ki będzie działał. Nie, moi drodzy. Użyjemy sobie teraz tutaj ładnie, pięknie. It's blocked, niestety jest it's blocked, ale weźmiemy sobie teraz tutaj master-ki i zanim wyjdziemy z tego pomieszczenia, z tej szkoły obstaranej, to ja tutaj postaram się otworzyć master-kijem, tym master-szefem naszym, nasze drzwi. Zobaczcie, a jak nie, to później spróbujemy jeszcze to wysadzić. It's black, no niestety, ale nie działa. Juniorskie to tutaj też nie działa, więc jedyne wyjście w sumie to jest właśnie tam z przodu. I dokładnie tu... A, vending machine, ale dlaczego to jest drinks machine? Czy ja tutaj potrzebuję później jakieś picie? Wydaje mi się, że twórcy tutaj w ogóle coś przygotowali już tak jakby na wstecz. Ta bomba, która się pojawi za 24 godziny, ja nie wiem, czy to eksploduje, ale jutro muszę koniecznie sprawdzić, czy coś się stanie. Bo teraz udało nam się w sumie uciec z tej obsranej, popapranej szkoły, ale jeszcze musimy... dostać się do tego naszego pokoju. Dobrze, moi drodzy, ogarniemy sobie tutaj jeszcze raz temat. Ja sobie teraz załączę ghost mode, ponieważ nasza babcia zakonnica nie będzie już nam tutaj potrzebna, tylko będziemy musieli zrobić czym prędzej tutaj tą śmieszną laleczkę, która może się już tutaj znajduje, jednak nie. I w ogóle będziemy musieli sobie tutaj jakoś rozwalić, wyważyć te drzwi tutaj. Dobra, tej lalki tutaj niestety nie ma. Będziemy musieli wszystkich tych przedmiotów tutaj jeszcze na nowo poszukać. Ale dla mnie to jest istotne, żebyśmy się dowiedzieli, czy naprawdę da się wyjść stąd, czy da się wejść do tego naszego pokoju, czy też nie? Jak ona mnie teraz tutaj przestraszyła? Ja zapomniałem, że ona jest na ghost mode. Ona w ogóle biega tam, gdzie coś się staje. Tak dokładnie jak to robiła babka. Dobra, może tutaj będzie coś się znajdowało ciekawego? Nie, tutaj niczego nie ma. A może tutaj coś będzie? Dobra, mamy już tutaj crank, więc potrzebujemy jeszcze w sumie tylko i wyłącznie dwa przedmioty, żeby zbudować sobie tą naszą laleczkę. Dobra, wrzucamy sobie tego cranka naszego tutaj. Teraz tak, może tutaj będzie locker code albo coś takiego, albo przynajmniej nożyczki, ale w sumie nożyczek nie potrzebujemy. Nie, tutaj niczego nie ma. Laleczka może gdzieś tutaj u góry będzie. Sprawdzamy tutaj. Okej, dobra, tutaj jest locker code. No w locker code w sumie, znaczy w lockerze będzie w sumie, będą w sumie nożyczki, których w sumie nie potrzebujemy. Tutaj mamy small cable. Naprawdę w tym radiu leci teraz taka muzyka? Przecież wcześniej taka muzyka nie leciała. Dropniemy sobie tego locker code tutaj, bo potrzebujemy w sumie tego small cable, który znajduje się właśnie tutaj. Bierzemy small cable i montujemy to już tutaj, żebyśmy sobie mieli tutaj pootwierane te drzwi wszystkie. I teraz tak, bierzemy sobie tego locker code. Może w lockerze będzie coś innego niż, kurde, te nożyczki. Jak nożyczki będą, no to trudno, ale przynajmniej żeśmy spróbowali. Dobra, widzę, że tu jest laleczka, już sobie tutaj ładnie, pięknie siedzi, tylko miałem teraz adnotację, że za chwileczkę się tutaj reklama pojawi. Nie wiem w sumie, dlaczego się ta reklama pojawi, ale się pojawi. Dobra, doll. Wrzucamy sobie tą laleczkę tutaj. Okej, dobra, no nie trafiłem niestety, ale dobra. Weź się, babko, wrzucimy to sobie tutaj. Okej, dobra, i patrzymy teraz tak. Raz, dwa, trzy. Nie ma tutaj żadnego oil can. Crowbar. Czy ja potrzebuję crowbar? Nie wiem, ale weźmiemy go sobie tutaj ze sobą. Jakbyśmy musieli się tam dostać na tą drugą stronę, chociaż wydaje mi się, że tam tylko i wyłącznie będzie koc. Albo ewentualnie głowa. Dobra, w damskim kiblu niczego nie ma, spuściliśmy tylko wodę w sumie i teraz wejdziemy sobie teraz tutaj, ale wątpię, żeby no tam coś było, coś co może nas zaciekawić, tylko po prostu, no będzie ten koc, ale tego koca nie potrzebujemy, bo my potrzebujemy jeszcze tylko Biblię i dynamit, ale gdzie jest Biblia? Dobra, mamy koc, na którego w sumie nie potrzebujemy. Te drzwi i tak tutaj są zamknięte i tutaj zakonnica musi wejść, żeby je otworzyć, dlatego ja teraz sobie pójdę z powrotem, pójdziemy sobie tędy. Jeszcze chciałem coś ciekawego przetestować, czy jak wrzucę na przykład ten koc tutaj, to zjechało, ale dlaczego to zjechało? Przecież ja tutaj nic nie nacisnąłem. A, no, nie mogę tutaj, bo ten koc chyba nacisnął tutaj. No, oni potrzebują tu jeszcze co się z tym kocem stało? Ja potrzebuję... An ad will be displayed in few seconds. No, przecież nie mam tutaj żadnego ad. Chyba, że ta Biblia gdzieś tutaj będzie. Dobra, mam tą Biblię w końcu. Ja wiedziałem, że ona będzie tutaj w tym pomieszczeniu, ale chciałem tutaj do tego pomieszczenia przyjść na samym końcu i właśnie to zrobiłem i w końcu znalazłem po 15 minutach tą Biblię, więc teraz zaniesiemy sobie czym prędzej ją tutaj na dole do tego pomieszczenia, w którym ten piedestał zjedzie na dół i dostaniemy w końcu te dynamity, bo tutaj... Mamy doll, mamy crank, tylko jeszcze potrzebujemy dynamit. I teraz tak, ustawiamy sobie na to, na tym piedestale, w ogóle to rzuciliśmy, a nie położyliśmy. To jest takie głośne, że to jest po prostu masakra, nie? Dobra, wchodzimy sobie teraz tutaj, bierzemy sobie naszego dynamiciora i wrzucamy go do windy. Musimy teraz oczywiście 20 sekund... Co tutaj pisze w ogóle? Message. Last year, we will help you build a weapon if you bring us the right pieces. No dobra, no to zrzucamy teraz to tutaj na dół, żeby oni nam tutaj tą śmieszną laleczkę zrobili. W ogóle tych dzieci tutaj chyba nie słychać, nie? Bo wcześniej tutaj te dzieci było słychać, a tutaj ja nie wiem przypadkiem, czy to jest wina tego, że
że to jest ghost mode czy coś takiego, ale po prostu tego tutaj nie słychać. W ogóle gdzie ona tam chce wbiegnąć? Po co ona tam chce wbiegnąć? Porwać te dzieci, czy to? Dobra, mamy teraz tutaj tą w końcu naszą śmieszną laleczkę, bierzemy explosive doll. Ja to potrzebuję po to, żebyśmy się właśnie w tym lokerze tutaj ukryli, jakoś przeszli tędy do tych naszych drzwi i je spróbowali tutaj otworzyć lub też rozwalić. Jeżeli to nie pomoże, to niestety, ale musimy chyba te 24 godziny poczekać na to, aż się coś tam, ta bomba śmieszna aktywuje. Dobra, idziemy tą śmieszną laleczką tutaj. No! 5, 4, 3, 2, dobra, uda mi się, dobra, i co? Po co ona tutaj przyszła? No niestety, ale nie. Crank też tam i doll też mamy tutaj. Ale niestety, no nie da się tutaj wejść w te nasze drzwi. A ja jestem strasznie ciekawy, dlaczego tam są w ogóle takie drzwi juniorskie. Co one tutaj mają w ogóle oznaczać? I ta bomba tutaj, zobaczcie, że ten zegar cały czas, no gramy już pół godziny. I to pół godziny zeszło na dół, więc my musimy tutaj poczekać, aż to zjedzie na sam dół i wtedy naciśniemy ten przycisk. At the moment it doesn't do anything. Albo dostaniemy jakiegoś achievementa, albo Evilnon 2, albo jakiś klucz Steam do gry, może wychodzi to na Steam, a nie mam żadnego pojęcia, ale w każdym razie musimy się w tym miejscu pożegnać, ponieważ w sumie już tutaj wszystko ogarnęliśmy i musimy poczekać te 24 godziny i zobaczyć, co się stanie później. Dobrze, moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek z Evilnon podobał. Jeżeli nie, to zapraszam was do innych moich produkcji. Mam nadzieję, że zostaniesz na dłużej. No i dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz. No i widzę cię w następnym video. Na razie, dzięki, cześć!